Cześć, tutaj Hilpiter, witam wszystkich bardzo serdecznie z mojego pięknego studia. Dzisiaj jest dzień meczowy Jagiellonia, Górnik, Zabrze, druga kolejka, pierwsza przy ulicy Słonecznej. I powiem wam, że w tym sezonie Ekstraklasy będą emocje. Będzie nowa seria, którą zobaczycie na moim kanale albo na innym. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będą emocje, dlatego właśnie robię tę zbiórkę, którą macie tutaj link. Oczywiście, jak zwykle, zapraszam was bardzo serdecznie do wsparcia. Jeżeli mieszkacie w miastach, gdzie grają kluby ekstraklasowe, to z pewnością doczekacie się prędzej czy później mojej wizyty. Będę robił oczywiście tutaj filmiki, chodzi mi filmiki on tour. To nie będą takie typowe vlogi piłkarskie, meczowe. Będzie trochę tutaj kulis, będzie trochę takich ciekawostek związanych z tymi miastami, więc serdecznie zapraszam do wsparcia oraz do tej serii, która już niedługo, pierwszy mój wyjazd, to będzie bodajże na mecz, teraz do końca nie mogę potwierdzić. Na pewno nie mam czasu jechać na Pogoń, ale potem zobaczymy, na pewno będę starał się coś w tym temacie zrobić. A teraz zapraszam do tematu Górnika Zabrze. Poza kibicami Górnika, pierwszą połowę opisałbym w kilku słowach. Ja pierdolę.
i można było spokojnie zejść do szatni. Druga połowa rozpoczęła się niezbyt kolorowo. Igor Angulo wyszedł sam na sam z Baranem Klemenem, strzelił bramkę na 1-0. Nasi kibice szukali karnego, pokazywali sędziemu, żeby gwizdał, no i wreszcie odgwizdał. Piłkę na 11 metrze ustawił Arvydas Novikovas. Strzał z 11 metra wykorzystał bardzo pewnie Arvydas Novikovas. Był remis, a nasi kibice zaczęli nawiązywać tutaj znajomości z bramkarzem Kości. Jagiellonia żyła z minuty na minutę coraz lepiej, coraz bardziej zagrażała bramce rywala. Pospisil, no właśnie, przed chwilą widzieliście, jak kibice zareagowali na jego ogromne pudło. No ale jak sami widzicie w tle, minuta 90 powoli zbliża się doliczony czas gry, a doskonale wiemy, co wtedy się stało. Do jakiej sytuacji doszło w polu karnym Jagiellonii. Górnika Zabrze to taka ciekawostka, bo pierwszy raz doszło do tego, że w trakcie meczu i nagrywania materiału z tego meczu użyłem tylko jednej baterii. To tylko mówi o tym, jaki to był mecz. Zawsze jest tak, że używam dwóch baterii i praktycznie jedna i druga pod koniec meczu jest już na wyczerpaniu. A teraz użyłem, uwagę, tylko jednej baterii, z czego to wyszło przypadkowo, bo zapomniałem wziąć drugiej, ale do tego momentu, co teraz nagrywam, to jest ta sama bateria.
i jeszcze ma sporo, sporo mocy w sobie, więc to pokazuje tylko, jak mało intensywny w ofensywie był ten mecz. Na całe szczęście druga połowa uratowała biznes, na całe szczęście były 3 punkty. A teraz to ja bym na tyle, zapraszam jeszcze raz do tego linku. Każda wpłata to jest naprawdę szacunek dla każdego z was. Peace out. I tu nie chodzi o partię, bo wiele osób mi się pytało, to nie chodzi o partię. Nie jestem tutaj polityczny.